Migracje są jednym z najważniejszych tematów politycznych, który obserwujemy, który mamy przed sobą, a to powoduje, że polityka migracyjna zarówno Polski, jak i Unii Europejskiej wyrasta na jeden z najważniejszych dokumentów, o którym powinniśmy rozmawiać, który powinniśmy planować. Dokument ten powinien być mierzony na miarę nie tu i teraz, tylko w okresie za 10, 20, 20 lat. Musimy myśleć perspektywicznie i przyszłościowo, a biorąc pod uwagę globalne procesy, które się wydarzają, a które powodują między innymi różnego rodzaju ruchy migracyjne. Dokument taki powinien być oparty na wartościach, które przyświecają nam jako Europejczykom i Europejkom, czyli na prawach człowieka, na godności ludzkiej i na ochronie życia ludzkiego.